14 lutego jest mnóstwo okazji i możliwości, by spędzić ten dzień ze swoją ukochaną osobą. W walentynki pary obdarowują się wzajemnie różnymi prezentami. Przede wszystkim tym, co ma kształt serca. Lizaki, dekoracje, kartki, maskotki. Jest tego naprawdę wiele. Jeżeli chodzi o najpopularniejszy prezent od panów dla pań, pozostaje on niezmienny. Kwiaty. Na przykład róże, tulipany, gerbery czy flowerboxy. A może warto w ten dzień sięgnąć po dobrą książkę? Jest parę tytułów o miłości, romansach, które uprzyjemnią walentynki. O święcie zakochanych pamięta również młodzież sieradzkiego mechanika. Dzisiaj przygotowaliśmy troszkę, żeby nasza szkoła utonęła trochę w tej czerwieni, a też żeby troszkę rozluźnić atmosferę na tej szkole. Pomyśleliśmy, że i poczta walentynkowa, początkowy pomysł, ale rozszerzyliśmy jako, żeby ustrój szkoły też również troszkę utonął w tej czerwieni, tak? Jak ta ścianka? No, ścianka wyszła w porządku. Myślę, że dużo rąk do pracy było, więc wyszło bardzo dobrze. Myślę, że nasz szkolny Instagram będzie najlepszym dowodem na to, że fotki się zbierają, uczniowie są chętni do robienia zdjęć i myślę, że to jest super inicjatywa. Bardzo dużo walentynek właśnie w tym roku i będziemy je roznosić, już są posegregowane, także mamy nadzieję, że osoby obdarowane będą szczęśliwe. Myślę, że to święto ma charakter przede wszystkim uniwersalny oraz z roku na rok w mechaniku jest coraz więcej dziewczyn, także myślę, że jest ciekawiej. A dla Ciebie osobiście, czym są walentynki? Bardzo miłe święto, takie pozytywne. Dostałam już kwiatki, także już prezent mam, ja swój też podarowałam, także jest okej. Okay. Walentynki taki czas, moim zdaniem, jeżeli masz drugą połówkę, żeby jakoś uczcić to, tak? Coś specjalnego, pójść w jakieś specjalne miejsce, pokazać tą swoją miłość do drugiej osoby. No i żeby się zaskoczyć czymś. Zaskoczenie jest najważniejsze moim zdaniem w związku. Walentynki, święto zakochanek. Dla mnie prywatnie Dzień Zakochanych jest bardzo ważnym dniem. Myślę, że cele można go celebrować w dwojaki sposób, jak i z drugą połówką, jak i z rodziną, bo wiadomo, że zakochanym można być w wielu aspektach życia. Miłość można okazywać nie tylko od święta, ale przez cały rok. Czy ta tradycja jest potrzebna, a może to jedynie komercja? Odpowiedź pozostawiamy Państwu. My zaś wszystkim zakochanym życzymy, by walentynki trwały przez 366 dni w roku, a miłość, uczucie i poczucie szczęścia u boku swojej drugiej połówki nigdy nie gasły.